Gdy szedłem zatłoczoną ulicą świętej Katarzyny w Montrealu, w pewnej chwili zatęskniłem gwałtownie do Polski, do jej ludzi niezadyszanych, do cichych jezior augustowskich i do kojącego cienia pod dębami rogalińskimi. Jesteśmy w pięknej okolicy, to jest piękny zakątek, jest to zakątek dębów rogalińskich. Tutaj są kilka elementów wspaniałych, dęby, stare dęby, starorzecza, warty, łąki rogalińskie, wszystko to tworzy przecudny zakątek. I tu właśnie rozgrywały się bardzo ciekawe wydarzenia z historii naszej rodziny. Napełnialiśmy od lat, ojciec i ja, taką potęgą uczuć. Tyle tutaj doznawaliśmy szczęścia, sielanki, przyjaźni. Tyle snuliśmy marzeń, przeżywali przygód, że teraz, gdy kroczyłem przez łąkę, żywność chwytała mnie za gardło. Nasz dziadek Antoni Fidler, bardzo interesujący człowiek, ojciec Arkadego. Antoni był chemigraftem, wydawcą, dziennikarzem, artystą, miłośnikiem przyrody i właśnie dębów rogalińskich. Człowiekiem wielkiej fantazji, gorącym patriotą. W naszym muzeum w Pruszczykowie mamy jego obrazy. Lubił malować, przede wszystkim pejzaże, drzewa. No i kochał tę przyrodę i właśnie tutaj Antoni przyjeżdżał pod te dęby rogalińskie ze swoim synem Arkadym, młodym chłopakiem, i tu można powiedzieć rozbudził w Arkadym namiętne zainteresowanie przyrodą. Miałem wtedy 5 albo 6 lat. Dobrze pamiętam to zdarzenie. Ojciec trzymał mnie za rękę i gdzieś prowadził w lesie. Kroczyliśmy przez las raczej nieprzyjemny, bo ciemnawy, gdy nagle wyszliśmy na polanę, na której rosła wysoka, wesoła trawa, wiele było kwiatów i pełno słońca, aż przyjemnie raziło. Na ten widok doznałem jakiegoś wstrząsu, tak silnego i trwałego, że echo jego pozostało we mnie przez długie lata i przemieniło się z czasem w nieprzepartą tęsknotę za trawą jeszcze wyższą, za lasem jeszcze bujniejszym, za słońcem gorętszym. No niestety tych wspólnych, pięknych marzeń o podróży do Amazonii nie spełnili. Przedwczesna śmierć Antoniego pokrzyżowała te plany, ale nasz ojciec pozostał z dziedzictwem tych przeżyć, tych marzeń i właściwie potem w swoim męskim życiu realizował te marzenia. I także mówił, że właściwie czuł obecność swego ojca, że ojciec mu towarzyszył i w Kanadzie, i nad Amazonką, i gdzieś tam na Madagaskarze. To była wspaniała, piękna miłość między ojcem i synem. Chyba nie zostawił mnie samego. Zawsze pozostał przy mnie, był ze mną nad Amazonką i Ukajali, był w Kanadzie i na Madagaskarze, w Gwinei, w Gujanie. Nauczył mnie kochać świat, ludzi, zwierzęta, drzewa i rzeki. Nauczył także dostrzegać rzeczy, obok których inni przechodzili obojętnie. Z biegiem lat rosło zainteresowanie czytelników Arkadego Fidlera domem w Puszczykowie, w którym mieszkał i tworzył. Dom ten nasz ojciec kupił od państwa w 1947 roku, po powrocie do kraju z wojennej emigracji. W 1948 roku sprowadził tu z Londynu swoją żonę, naszą mamę, Marię z domu Macariello, Włoszkę, oraz nas, dwóch synów. Latem 1948 roku pojechaliśmy z mamą do Gdyni odebrać
Marię Fidlerową z dwoma synami Arkadym i Markiem. W 1948 we wrześniu odbywał się Kongres Obrońców Pokoju we Wrocławiu, na który został zaproszony Arkady Fidler, który zresztą z Londynu wprost po powrocie z wyprawy w Meksyku pojechał do Wrocławia. Po kongresie przyjechał do Puszczykówka i tak się zaczęło już wspólne nasze bytowanie w tym domu przez kilkanaście najbliższych lat. Pamiątki z podróży w większości trafiały do skrzyń na strychu. Czego tam nie było? Maski, broń, różne inne cuda. Na którejś rodzinnej naradzie, podczas jakiegoś obiadu, to było chyba w 1972 roku, powstał pomysł stworzenia stałej ekspozycji. Chodziło o to, żeby te wszystkie rzeczy wyciągnąć i stworzyć takie prywatne muzeum w naszym domu. Młodość jest żądna wrażeń, przygód, poznawania. Marzenia, i to te najśmielsze, są nieodłącznie związane z młodością. Chyba w tym tkwi tajemnica powodzenia twórczości Arkadego Fidlera wśród młodego pokolenia, zainteresowania jego podróżami i jego zbiorami. Pochwała młodzieńczego animuszu i pasji poznawczej to fundament poglądów pisarza. Żyj pełnym życiem, a pełnią życia jest poznawanie. Mierz siły na zamiary. Czy można celniej wymierzyć do młodego odbiorcy? Sobie marzyć o Indianach, o przygodach, o takich pięknych motylach. Co z tego wyszło, z tych marzeń w wieku męskim, potem spełnia? Zobaczcie, tam jest mapa świata, świat mnie wabił. 30 takich większych podróży. Odziedziczył po swoim ojcu taki zakład drukarsko-chemigraficzny, uzbierał pieniędzy i pojechał właśnie do tej wyśnionej Amazonii. Tyle było wrażeń, że zaczął pisać książki, no i też dzięki honorariom, sprzedając książki, zdobywał pieniądze, honoraria, no, przeznaczał na kolejne podróże. Zobaczcie, Machu Picchu, mój ojciec jest na tych słynne ruiny, zwiedza miasta Inków. Mierzyć siły na zamiary nie oznacza jednak wcale, jego zdaniem, szaleństwa ani bezmyślności. Oznacza natomiast konieczność rozwijania i wzbogacania sił stosownie do podjętych zamiarów. Taką oto korektę wprowadza Arkady Fidler, znawca i obywatel współczesnego świata, do sztandarowego hasła polskich romantyków. Wynika z tego, że właśnie nie dotarł do Australii. Też taką mamy drugą mapę, obdarzamy ją sentymentem. Tak, ilość wydań książek to właśnie też ta mapa przygotowana przez seniora, przez Arkadego Fidlera. Tworzę wraz z rodziną. Nie tylko, że oprowadzamy w muzeum, ale również tworzę teatry. Teatry związane z kobietami. Zaczęłam od Bambrów. Następne widowiska to związane z Quetzalcoatlem, wieżastym wężem, który był pół bogiem, pół człowiekiem, był wężem i był ptakiem. Następne wydarzenie to moda związana z magią maski. Inspirowałam się maskami afrykańskimi, bardzo, bardzo egzotyczne. Zaciekawiły mnie nie tylko ich wygląd. Rodzina jest ośrodkiem, w którym rodzą się pomysły nowych przedsięwzięć pisarza, w którym porządkuje się i otacza opieką stara. Jest ucieleśnieniem ciągłości pewnych kierunków długofalowych, takich jak na przykład podróżowanie. Zaczyna z ojca stopniowo przechodzić na synów. Syn, Arkady Radosław z żoną, biorą coraz częściej udział w nowych wyprawach pisarza. Kolumbowa Santa Maria była moim wielkim marzeniem już od dawna, kiedy w roku 1979 byłem z ojcem w Wenezueli, w Caracas. Tam jest taki wielki park, zielony, przestronny i tam jest też oczko wodne w tym parku i tam zobaczyłem na wodzie kopię
Caravelli. Muszę przyznać, że zrobiła na mnie wielkie wrażenie, do tego stopnia, że gdy wróciłem do kraju, to marzenie zaczęło kiełkować, zaczęło przeradzać się właśnie w taki rodzaj marzenia, żeby zbudować u nas, w naszym ogrodzie kultur i tolerancji, kopię tego słynnego, legendarnego statku Kolumba. Janek Bromski, no, wcześniejszy budowniczy piramidy, właśnie budował tą Santa Maria przez 4 lata, towarzyszył mu w pracy puszczykowianin, kolega mój ze szkoły podstawowej, Kazimierz Jagieło. I we dwóch, nie będąc ani szkutnikami, ani stolarzami, natomiast no, mając złote ręce, potrafili zbudować kolumbowy statek przez 4 lata do roku 2008, będący w wielkości naturalnej, w skali 1:1. Tutaj w maju 2008 roku, kiedy rozpoczynaliśmy uroczystość przekazania Santa Marii na rzecz naszego muzeum, gościem honorowym był gość z Hiszpanii, potomek w linii prostej tamtego Krzysztofa Kolumba. Ten obecny również nazywa się Krzysztof Kolumb, Cristobal Colón, jest księciem i pamiętam, kiedy wszedł po raz pierwszy do naszego ogrodu, stanął przed Santa Marią. Bardzo mu się statek nasz, wykonanie jego bardzo podobało i pamiętam, mniej więcej powiedział te słowa, że ja już w swoim życiu kilka Santa Marii widziałem. Jedną nawet dowodziłem, ale po raz pierwszy widzę Santa Marię w ogrodzie. Stoję przed kopią słynnego pomnika posągu Buddy, który był, znajdował się oryginał w Afganistanie, w Dolinie Bamian i który został w roku 2001 zniszczony przez talibów. Można by zapytać, dlaczego hurrykan jest w naszym ogrodzie kultury i tolerancji. No, oczywiście dlatego, że ojciec nasz, kiedy bitwa gorzała, bitwa o Anglię w 1940 roku, był tam, był w Londynie. Wiele czytał i słyszał o dywizjonie 303, polskim dywizjonie. I no, jak wiadomo, potem skontaktował się dzięki generałowi Sikorskiemu z tym dywizjonem i napisał książkę tytułowaną Dywizjon 303. Która potem, wydana najpierw w Londynie, przedostała się do okupowanej Warszawy i podziemne wydania warszawskie i także kieleckie krzepiły serca, był to jakiś zastrzyk otuchy, optymizmu dla ludności tutaj pod okupacją niemiecką. Był jakiś kolejny zrzut w lasach obecnego nadleśnictwa Gidle. I później na drugi dzień w tej leśniczówce przywieźli ten pojemnik. Tam były te piaty przeciwpancerne, wyrzutnie brytyjskie i pistolety i broń jakaś i część było mundurów i zaczęli pokazywać taki, wie pan, pamiętam, to było taki pożółkły papier, wie pan, no to nie była książka w formie takiej książki i Dywizjon 303, ale bez autora było to, ja wie pan, może był autor, ja sobie nie przypominam. Następnego dnia rozkaz profesora Budniaka był, żeby pogadankę taką zrobić, no pogadankę, że słuchajcie, nie tylko tu my walczymy, ale piloci polscy odnoszą takie i takie zwycięstwa tam i tam i tam w obronie wysp i tak dalej. Wieczorem w naszej leśniczówce chyba tak napisał, proszę pana, Czechura wiersz, Dywizjon 303. I proszę pana, i to Budniakowi się bardzo podobało. Mieliśmy też w partyzance kompozytora, Henryka Fajta, pseudonim Garda. I on ułożył melodię. I była u nas inspekcja w bunkrach i ktoś zobaczył ten wiersz na takiej gazetce, wie pan, ściennej, na tego, w tym bunkrze leśnym. I czy można to zabrać? I Budniak się zgodził. I Budniak nie wiedział, i ja nie wiem do tej pory, proszę pana, jaką drogą się to dostało, jakąś kurierską drogą do Londynu. I później się dowiedzieliśmy, że radio BBC nadało, że reprezentacyjna orkiestra królewska RAF zrobiła prawykonanie tego marszu, wie pan, w czasie wojny. Na skrzydłach naszych błyszczą polskie znaki,
Na skrzydłach wiatr wolności pieśń nam gra. Jak wolny pieśń płyniemy ponad światem, aż panie krok się blisko zbrodni i zła. Melodią serca równo grają świtła, jak zemsty zemsty śpiew do boju nas gra. Ta pieśń, nasza pieśń, to zemsta, ta skrzydła pełna. Jesteśmy na planie Dywizjonu 303, który powstaje na podstawie książki Arkadego Fidlera. Dywizjon 303 to książka, którą no, wszyscy pamiętają. Ja pamiętam ją także z czasów, kiedy była lekturą obowiązkową i była to jedna z niewielu lektur, które się czytało z wyjkami na twarzy. Książka Dywizjon 303 Arkadego Fidlera to jest no, Biblia, no, bo to jest na podstawie tej książki. No, ktoś mógłby zapytać, dlaczego piramida w naszym Ogrodzie Kultury i Tolerancji? Dlatego, że ja swego czasu, to było kilkanaście lat temu, byłem w Egipcie i będąc tam oczywiście widziałem również na własne oczy te wspaniałe egipskie piramidy, łącznie z tą najsłynniejszą i największą, czyli piramidą Cheopsa, która znajduje się właściwie dzisiaj już na przedmieściach stolicy Egiptu, Kairu, w miejscowości Giza. I muszę przyznać, że ona wywarła na mnie ogromne wrażenie. Jej doskonały kształt, jej wielkość, to, że jest taka stara, bo liczy sobie co najmniej 4,5 tysiąca lat, to wszystko wywarło tak wielkie wrażenie na mnie, że po powrocie do kraju bardzo intensywnie zacząłem myśleć, że warto byłoby w naszym ogrodzie stworzyć kopię piramidy Cheopsa, oddając w ten sposób jakiś pokłon tej starej, wspaniałej kulturze egipskiej, która trwała ponad 3000 lat, ale jednocześnie też z powodów takich bardziej praktycznych, bo wiedziałem, że piramidy, jeśli są dobrze ustawione według stron świata, bokami, emanują bardzo dobrą, zdrową, korzystną dla organizmów żywych energię. Moją działalność w muzeum rozpoczęłam tak naprawdę w momencie wybudowania piramidy. Zapraszam do niej naszych gości. Opowiadam o jej pozytywnej energii. Opowiadam też o statku Santa Maria, na której otwarcie przybył i dokonał tego otwarcia sam Krzysztof Kolumb. Oczywiście potomek wielkiego odkrywcy. Opowiadam też o naszym ogrodzie, zwanym Ogrodem Kultury i Tolerancji. Znajdują się tu posągi z wielu krajów, reprezentujących różne kultury i religie, wzajemnie się szanując. Gdyby tak było na świecie, nie byłoby wojen. Bardzo lubię rozmawiać z naszymi gośćmi. Opowiadają, jak to pierwszy raz byli z wycieczką szkolną tutaj, potem przyjeżdżali z własnymi dziećmi, a teraz przyjeżdżają z wnukami. Świadczy to o tym, że to miejsce, mimo iż żyjemy w dobie internetu, jest bardzo potrzebne. ...45 lat temu nasze muzeum zaczynało się bardzo skromnie w porównaniu z tym, co dzisiaj mamy, bo to były trzy pomieszczenia w naszym starym domu rodzinnym i ten totem tutaj, który pokazuję, który powstawał właśnie na początku naszego muzeum. Nasz przyjaciel już świętej pamięci Zygmunt Konarski jest autorem tego totemu. Dostarczyliśmy mu zdjęcia, opisy, ponieważ wcześniej byłem z naszym ojcem w Kanadzie Zachodniej, w Kolumbii Brytyjskiej, tam gdzie takie totemy Indianie, na przykład Indianie Kwakiutl, rzeźbią w drewnie i te totemy są czymś w rodzaju talizmanów chroniących dane rody indiańskie. 45 lat temu to nie była już skończona całość, tylko ono cały czas było i jest nadal, można powiedzieć, in statu nascendi, czyli ono jest ciągle w takim stanie rodzenia się, przybywania rzeczy. No, cała rodzina jeździ po świecie, podróżuje na inne kontynenty i przywozi stamtąd czy to konkretne eksponaty, czy też pomysły na właśnie na takie totemy, na inne rzeźby, mołaje i tym podobne, czy piramidy. Ale bardzo pamiętam mocno właśnie ten początek, bo to, ten totem był w kuchni rzeźbiony,
w betonie. Wszyscy się pochylali nad tym, wszyscy doradzali, zastanawiali się, jak to będzie wyglądało, kiedy on stanie. No i stoi te 45 lat z nami. Zygmunta już niestety z nami nie ma, ale jest w naszej pamięci serdecznej, w naszych sercach, właśnie między innymi poprzez takie rzeźby, które on po sobie tu zostawił. Sądzę, że bez Zygmunta Konarskiego byłoby znacznie trudniej nam rozpocząć to muzeum. Pierwsza styczność z muzeum moja była wtedy, gdy rzeźbiarz pan Zygmunt Konarski budował i rzeźbił figurę. Chciałem pomóc mu chociaż trochę. Moja praca, moja pomoc polegała na tym, że spawałem mu konstrukcję tej figury, która była znacznych rozmiarów i udało się. To była pierwsza sprawa, którą nam się udało zrobić. Po wykonaniu tej pracy efekt był bardzo ładny. Ponieważ bywaliśmy tu często i byliśmy goszczeni bardzo życzliwie, wpadliśmy na pomysł, że przynajmniej coś zrobimy dla tego domu. W fatalnym stanie była podmurówka, która poprzednio była w tym miejscu. Ponieważ byliśmy młodzi, pełni zapału i pomysłów, zabraliśmy się bardzo szybko do pracy i jak widać zabraliśmy się bardzo skutecznie, bo ta podmurówka przetrwała przeszło 45 lat w znakomitym stanie. Sprawa remontu domu przedstawiała się dosyć słabo i tutaj nagle się włączył teść Marka Fidlera, syna pana Arkadego, pan Felix, i on dopiero praktycznie docelowo rozwiązał sytuację. Kiedy powstał pomysł stworzenia muzeum, pierwszym zadaniem, które przed nami stanęło, była konieczność odnowienia naszego domu. Wówczas bardzo nam pomógł mój teść, Felix Skrzypczak, budowniczy z zawodu. Felix, człowiek wielkiego serca, niezwykle życzliwy i uczynny, zawsze nas wspierał w potrzebie. Nie szczędząc ofiarnego trudu, wyremontował nasz dom, przywracając mu dawną świetność. Wielcy szaleńcy stawali się bohaterami, wybijali nowe drogi dla ludzkości, tworzyli jaśniejsze światy i zwyciężali. Nic dziwnego, że człowiek, dla którego te słowa były drogowskazem, jest ciągle młody mimo wieku i ubóstwia młodzież. Jego książki cieszą się wśród młodych ogromną poczytnością. On sam uważa, że kontakt z młodzieżą daje mu niezastąpione korzyści. Odświeża wyobraźnię, pozwala skonfrontować własne poglądy z poglądami i odczuciami nieskażonych rutyną odbiorców. W kontaktach tych zawsze żywy jest temat podróży. Tutaj jednak pisarz jest bardzo surowy. Mimo młodzieńczego rozmachu zwalcza bezlitośnie wszelkie marzenia o podróżach niepoprzedzonych należytym przygotowaniem technicznym i naukowym, dobrą znajomością języków. Nazywam się Arkady Paweł Widler i jestem trzecim pokoleniem podróżników w rodzie Fidlerów. No jeżdżę po świecie, głównie samochodami, ponieważ no, moją pasją są i podróże, i motoryzacja. Klasyczna motoryzacja, w szczególności ta polska. No między innymi udało mi się przejechać Afrykę małym Fiatem. Przejechałem też tym małym Fiatem Azję, ale pasjonuje mnie też współczesna motoryzacja, bo w 2018 roku udało mi się jako pierwszemu człowiekowi na świecie przemierzyć kontynent afrykański elektrycznym
samochodem. Do Afryki bardzo mnie ciągnie, lubię tam wracać i myślę, że ze względu na dom, w którym się wychowałem, dom mojego dziadka Arkadego Fidlera, muzeum, w którym no, przez kilka dobrych lat jako dzieciak mieszkałem, to muzeum było dla mnie, dla mojej siostry, moich kuzynów takim swoistym placem zabaw. Te pamiątki, które nas otaczały, no, wzbudzały naszą wyobraźnię. Mnie zawsze fascynowały rzeźby afrykańskie w naszym muzeum, których mamy tam sporo, z Afryki Zachodniej, głównie przywiezionych przez dziadka, przez wujka, przez mojego tatę i maski afrykańskie. I stąd może do tej Afryki mnie tak bardzo ciągnie. Wzrastałem jako dziecko, później dorastałem i przedstawiłem inicjatywę Tajemniczego Świata Indian razem z Olkiem Matuszakiem, wraz ze współpracą z Piotrem Spychajem, moim kuzynem. Tworzyliśmy dodatkową wystawę Tajemniczy Świat Indian poświęconą kulturze Indian Azteków, Majów, Misteków. No i później kolejnym jakim etapem było powstanie Fundacji Fidlerów, różnego rodzaju inicjatywy, spotkania z podróżnikami, spotkania przy kawiarni Mi Petraka i także ekologia, zrównoważony rozwój. To jest kolejny etap na kolejne 45 lat, abyśmy dbali o klimat, o otaczającą przyrodę, o to, żeby powstrzymać niszczące siły, które no niestety mogą zagrozić egzystencji ludzkości. Moja przygoda z Muzeum Fidlera i z rodziną Fidlerów właściwie zaczęła się w momencie, w którym wyszłam za mąż za mojego męża, Radka. I to już było jakiś czas temu. I rzeczywiście można powiedzieć, że miałam okazję jakby współtworzyć pewne wydarzenia, które w muzeum się odbywają. Z moją teściową Krystyną miałyśmy okazję pracować przy różnych projektach promujących bogactwo różnych kultur w postaci pokazów mody i widowisk, a także w ramach Fundacji Fidlerów Orinoco nad Wartą. Taki sztandarowy, można powiedzieć, produkt fundacji, festiwal podróżników, zarówno doświadczonych, jak i tych dopiero początkujących. Kolorowe, barwne spotkania z kulturami i egzotyką w tle. W naszym ogrodzie kultur i tolerancji stoi kopia posągu Moai z Wyspy Wielkanocnej. O tej niezwykłej wyspie napisałem książkę. Mieszkańcy, Rapanujczycy, wyrzeźbili około 1000 monumentalnych Moai. W XIX wieku napadli na nich łowcy niewolników i doprowadzili niemal do zagłady. Później haniebnie potraktowało ich Chile. Wyspiarzy zamknięto za murem, a wyspę zamieniono w wielkie pastwisko. Na skutek koszmarnych przejść Rapanujczycy utracili pamięć historyczną i kulturową. Nie potrafią odczytać pisma Rongo Rongo, które kiedyś sami stworzyli. Zapomnieli również o tym, jak transportowali posągi. Dopiero w 1966 roku uzyskali prawa obywatelskie. Kultura wyspy zaczęła się odradzać. Dziś żyją głównie z turystyki. I oto znowu pojawia się zagrożenie. Napływ turystów może zniszczyć wrażliwe środowisko wyspy. Po raz 24 uroczystość przyznania motyla zasłużonej reporterce pani Małgorzacie Reimer za książkę o Albanii Błoto słodsze niż miód. Głosy komunistycznej Albanii. Więc to już jest 24 raz, ale ja pamiętam 24 lata temu, kiedy dopiero zaczynaliśmy, to idea tej nagrody imienia Arkadego Fidlera, Bursztynowy Motyl, połączonej z nagrodą pieniężną obecnie marszałka województwa wielkopolskiego, wcześniej to był wojewoda, nagroda wojewody, no ta idea polegała na tym, że chodziło o to, żeby rozwijać czytelnictwo książek, no książek też podróżniczych. W ciągu tych 24 lat no, mieliśmy wybitnych laureatów. Kapuściński, Marek Kamiński, Elżbieta Dzikowska, Martyna Wojciechowska i masa innych.
Jest to bardzo cenna rzecz, oczywiście w rozumieniu plemienia Himba, ale w moim także, ponieważ jest to dla mnie też przedmiot, z którym w jakimś sensie jestem związana emocjonalnie. I teraz, Panie Arkady, Panie Marku, będę związana z Puszczykowem też emocjonalnie, bo skoro ten naszyjnik mój tutaj trafi, mój pośrednio, bo byłam jego właścicielką tylko przez jakiś czas, to emocjonalnie będę z Panami też bardzo związana. I co jest ciekawe, że kiedy zaczynaliśmy 24 lata, na stole tych książek do ocenienia i, no i do wybrania jednej spośród innych było dużo mniej, aniżeli jest obecnie. To było może kilkadziesiąt, 30, 40, 50. W tej chwili, w tym roku, 2019, to już na stole mieliśmy 101 książek. O czym to świadczy? O paru rzeczach, że coraz więcej Polaków i Polek wyjeżdża w świat. Coraz więcej osób chce opisać swoje wrażenia, podzielić się z innymi w formie książkowej. No i te książki powstają. Wydawnictwa widocznie zauważają, że książka podróżnicza cieszy się dużym priorytetem. Ta moja książka, czy książki innych osób nominowanych do tej nagrody zainspirują osoby do tego, żeby samemu spróbować tego świata, samemu skosztować i przekonać się, że on jest jeszcze wspanialszy niż ten opisany. To dla mnie to jest największy zaszczyt i powód do dumy, a nie wątpię, że z taką rekomendacją osoby, które być może nie były przekonane, żeby przeczytać moją książkę, pomyślą, no tak, jeśli to jest nagroda imienia Arkadego Fidlera, to przeczytam. 45. rocznica muzeum skłania do refleksji nad zmieniającym się światem. W muzeum mamy zdjęcie Machu Picchu. Mój ojciec był tam w 1970 roku. Na fotografii poza nim wśród niebotycznych ruin nie widać żywej duszy. Ja odwiedziłem to podniebne miasto Inków 30 lat później. Niestety fascynującą aurę otaczającą owo miejsce diabli wzięli. W Machu Picchu kłębił się tłum turystów. W 1950 roku turystycznie podróżowało na świecie około 25 milionów ludzi. W 2018 już o blisko 1,5 miliarda. Ludzki potop zalewa najpiękniejsze miejsca globu i zagraża samemu ich istnieniu. Ojciec bez problemu przywiózł pokaźny zbiór tych klejnotów puszczy, morfo i innych motyli. Umieścił je w gablotach i większość podarował poznańskim szkołom. A dzisiaj? Za próbę wywiezienia morfo z Amazonii grozi kara od 5 do 10 tysięcy dolarów. Jeszcze 20 lat temu wydawało się, że nieprzebranemu bogactwu motyli w Amazonii nic nie może zagrozić. Dzisiaj badacze ostrzegają, że spośród wszystkich owadów na Ziemi najbardziej narażone na wyginięcie są właśnie motyle. Nie traćmy jednak optymizmu i na pytanie, czy w epoce świata zadeptanego można odkryć coś ciekawego, odpowiem zdecydowanie tak. Przypomnijmy słowa Marcela Prusta. Prawdziwa podróż odkrywcza nie polega na szukaniu nowych lądów, lecz na nowym spojrzeniu.